warto 12 rozdział Marka zobaczyć w całości. Wtedy widzimy kontekst tego krótkiego fragmenciku na niedzielę. Ta Ewangelia ma tyle symboliki, że albo dużo mówić, albo nic nie mówić, bo tam właściwie trzeba ją przyjąć dosłownie. Pierwsza część, Jezus mówi w świątyni. Mówi do swoich uczniów, przestrzega przed tymi, którzy mają uczyć, którzy mają autorytet, podkreślają go swoim zewnętrznym strojem, powłóczyste szaty, chodzą tam, gdzie jest mnóstwo ludzi, chodzą na targi, bo tam można coś mądrego powiedzieć, bo tam dużo ludzi mówi, bo tam dużo ludzi widzi, słucha, więc tam można swój prestiż jeszcze bardziej podbudować. Druga część, ta o tej ubogiej wdowie, o skarbonach, było ich 13, tylko do jednej wrzucano dobrowolne datki. To jest część przed świątynią. I przy tej 13 skarbonie stał kapłan dyżurujący, który brał datek od gościa i wrzucał. Dlatego Jezus wie, ile ta kobieta wrzuciła. Ta Ewangelia jest jak nożyce. Jak nożyce. W świątyni, na zewnątrz. Powłóczyste szaty i niesamowita ubogość. Mnóstwo kasy i małe środki. A po środku jestem ja. Ta Ewangelia może mnie przeciąć i może o to chodzi. Podświadomie jesteśmy za wdową, nie? Brawo. Niesamowita kobieta. Dwa pieniążki. Pozycja wdów wtedy delikatnie nie do pozazdroszczenia. A ona wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Formalnie to było nic, ale dla niej to była potężna kasa. Więc jesteśmy gdzieś tam za wdową, tak? Brawo, brawo, brawo. Tylko ta Ewangelia może być opowiedziana przez Jezusa przeciwko mnie. No dobra. To dlaczego na co dzień jestem inny? To dlaczego biskup przyjedzie, to jak najbliżej, nie? A najlepiej też z jego ręki komunię świętą przyjąć, jakby wtedy Pan Jezus był jakiś taki lepszy. Dlaczego jesteśmy bardzo łasi na pychę, na chciwość i nawet nie o kasę, chciwość docenienia, prestiżu, pierwszego miejsca za stołem, proszę bardzo, dałem dar, widzą wszyscy, halo, daję dar, uwaga. Dlaczego doceniamy wdowę, a w środku jestem inny? Pamiętam, jak mnie na ślubie, już byłem księdzem, zbierałem ofiarę, staruszek proboszcz odprawiał ślub, że się tak technicznie wyrażę. Ja zbierałem ofiarę, jak mnie wtedy upokorzył mnie ojciec weselny. Wtedy byłem na niego zły, a dzisiaj po czasie patrzę, jak mnie uleczył. Wyjął portfel, zaczął przeglądać pliki banknotów, równiutko poukładanych, wyjął jeden duży nominał i mi go puścił. Tak leciała kartka papieru, a ja tak koszyczkiem musiałem go złapać. Poczułem się obleśnie. A dzisiaj, tak, ten człowiek mnie upokorzył, a może mi uleczył serce. Dzień później też zbieram ofiary na mszy i był Rafał. I wrzucił do koszyczka coś, co nie zabrzęczało, a było małe, jak paznokieć. Wiedziałem, że wrzucił papierek, ale strasznie zwinięty. Nigdy nie patrzę, ile ludzie wrzucają. Potem z panem kościelnym, żeśmy to wszystko rozwijali i zrobiło mi się głupio, bo tam był papierek zwinięty na maksa, też o najwyższym nominale. Który dał więcej? Mnie zawsze w domu uczono, żeby do pieniążków mieć szacunek. Zawsze do domu, nawet jak się nie przelewało, ustawialiśmy się do świętej pamięci taty w kolejce po pieniążki na ofiarę. Tego uczę też ministrantów u nas w parafii. Ministranci też wrzucacie pieniążki na ofiarę. Można dać mało, ale chodzi o to, żeby mieć wielkie serce. I te upokorzenia może leczą. Ta kobieta nie pytała, czy te pieniądze zostaną dobrze wykorzystane. Ta świątynia w tamtych czasach, bo te pieniądze szły na świątynię, w tamtych czasach duma Żydów po parunastu, paru dziesięciu latach nie pozostał z niej kamień na kamieniu. Więc może tak jak bezdomnemu, po co mu dać, jeżeli to przepije, jeżeli to rozwali, jeżeli to zniszczy? A może chodzi o to, żeby siebie upokorzyć? Żeby serca sobie nie pomniejszyć? To się wszystko łatwo mówi. Jak to zrobić, żeby nie pominąć tego, co małe? Żeby nie zniszczyć tego, co małe we mnie? Bo Chrystus do tego, co małe się odwołuje. Jeżeli ktoś jest wierny w rzeczach małych, nad wieloma go postawię. Jako malutki, niepozorny do nas przyszedł. Jak to zrobić, żeby nie zniszczyć tego, co małe w sobie? Tu niedaleko pod Opolem jest człowiek, ksiądz, który przewala takie pieniądze, który robi takie rzeczy, który zajmuje się tyloma ludźmi w ich biedach,
kiedy próbowano zrobić o nim program na Światowe Dni Młodzieży w Polsce, postawił warunek: ani jednego zdania o mnie. Mogę opowiedzieć tylko to, co robię dla innych. To i tak nie jest dobrze powiedziane. A przewala takie pieniądze, robi tyle dobrego, postawił warunek: nic o mnie. Skromne środki, wielgachne serce. A z drugiej strony trzeba się bronić, żeby ci ludzie nie zrobili takim: nie, wow, nasz ksiądz, nasz proboszcz, super, nasz nauczyciel, nasz prezydent, ojej, taki wielki człowiek. Ludzie tak lubią się grzać w blasku czyjejś prawdy i zakładają ci te powłóczyste szafty i nawet nie wiesz, kiedy wbijasz się w pychę. Jak to zrobić, żeby nie zniszczyć tego, co małe w sobie? Bo do tego, co małe, Pan Bóg się odwołuje.